Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w drugim odcinku mojego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mailach, czyli o tym, jakie maile wychodzą z WordPressa, jakie maile WordPress do nas wysyła. I co zrobić aby te maile skutecznie docierały do odbiorców? Kiedy w ogóle WordPress wysyła maile do nas? Przede wszystkim są to akcje związane z zarządzaniem użytkownikami, czyli tworzeniem nowych kont użytkowników, zmianą hasła, odzyskiwaniem hasła. Czyli takie bardzo podstawowe rzeczy, na przykład zakładamy komuś konto w naszym WordPressie. Na jego adres e-mail zostaje wysłana informacja z danymi dostępowymi do tego WordPressa. W przypadku automatycznych aktualizacji również WordPress wysyła potwierdzenie takiej aktualizacji mailem. Wszelkie formularze kontaktowe, które mamy na swojej stronie, są wysyłane do nas i bardzo często też te maile wychodzą do naszego klienta, który wysłał na przykład zapytanie przez nasz formularz kontaktowy. Wtedy bardzo często konfiguruje się taką automatyczną odpowiedź na zasadzie, że dziękujemy, otrzymaliśmy tego maila. W ciągu 24 godzin ktoś do Ciebie odpisze. Kolejnym przykładem, w którym WordPress wysyła do nas maile, są powiadomienia o komentarzach. Zarówno powiadomienia administratora strony, że pojawił się na przykład jakiś nowy komentarz, który wymaga akceptacji, lub yy, Powiadomienie o komentarzach, jeśli ktoś odpowiedział na przykład na nasz komentarz, gdzie skomentowaliśmy jakiś artykuł na blogu. Tutaj, w zależności też od wtyczek, jakie mamy zainstalowane i jakie obsługują naszego WordPressa, te maile mogą być bardzo różne i w bardzo różnych sytuacjach wysyłane. I takim dużym tematem też są maile transakcyjne z WooCommerce, czyli z systemu sklepowego. Jeśli mamy sklep na WordPressie, no to tam wiadomo takie maile związane z zamówieniami, z jakimiś numerami wysyłek, na przykład, czy z potwierdzeniem wysłania danej paczki. Wtedy we wszystkich tych sytuacjach WordPress wysyła do nas maile i oczywiście zależy nam, aby te maile skutecznie docierały do odbiorców. WordPress może wysyłać do nas maile na dwa sposoby. Pierwszym sposobem to jest funkcja mail w PHP, czyli taka domyślna funkcja do wysyłania maili z serwera. Przy czym ta funkcja może na pewnych hostingach nawet nie działać, bo ze względów bezpieczeństwa często jest blokowana, ze względu na to, że bardzo często przez tę funkcję był wysyłany spam. I hostingi zabezpieczają się w ten sposób przed jakimś nieautoryzowanym wysyłaniem masowej ilości maili. I często, często ta funkcja jest blokowana, dlatego warto tutaj zawsze sobie skonfigurować taką drugą opcję, czyli wysyłkę maili przez SMTP, przez zewnętrzny serwer do wysyłki poczty. W zasadzie no, nie musi być on zewnętrzny, bo to może być ten sam hosting, ten sam serwer, na którym jest zainstalowana nasza strona. Natomiast tutaj jest to rozwiązanie, można powiedzieć, już takie osobne, autonomiczne, gdzie łączymy się po prostu do tego serwera. Nasz WordPress łączy się do tego serwera i wysyła tego maila już z tego serwera pocztowego. Żeby przekierować nasze maile z WordPressa na jakiś tam wybrany serwer SMTP, mamy dwie możliwości. Pierwszą, taką najprostszą, jest to zainstalowanie wtyczki i skonfigurowanie odpowiednich parametrów. Wtyczka, której ja często używam, to wtyczka wp-mail-smtp-by-wp-forms. To jest jedna z wtyczek, która obsługuje właśnie tą wysyłkę maili przez zewnętrzne serwery SMTP. Tych wtyczek jest więcej, robią one mniej więcej to samo, konfiguracja jest bardzo podobna, więc możesz użyć tej wtyczki lub jakiejś tam innej z katalogu wtyczek WordPressa. Drugą opcją jest to dodanie akcji do hooka php -mailer init i tam skonfigurowanie, Danych dostępowych do serwera SMTP. To już sposób bardziej dla programistów, ale w zasadzie to jest dokładnie to, co robi ta wtyczka, z tym, że robimy to w kodzie, a nie z poziomu panelu administracyjnego WordPressa. W konfiguracji wysyłki maili przez SMTP podajemy takie rzeczy jak adres nadawcy, nazwa nadawcy. Serwer SMTP, adres tego serwera, bo tutaj jeśli mamy jakieś zewnętrzne usługi, no to po prostu łączymy się do zewnętrznego serwera. Zawsze musimy też ustawić parametry, jeśli chodzi o szyfrowanie, o porty, na którym się musi łączyć to SMTP i oczywiście nazwa użytkownika i hasło. Te parametry zawsze znajdziesz w pomocy technicznej usług, przez które chcesz te maile wysyłać. I właśnie skąd takie dane w ogóle wziąć? Jak możesz w ogóle wysłać przez taki serwer SMTP? Najprostszym sposobem to jest założenie konta mailowego w domenie, po prostu założenie skrzynki pocztowej, coś na zasadzie no-replay, małpa moja domena.pl. I wtedy wypuścić po prostu te maile z WordPressa przez tą skrzynkę, tak jakbyś wysyłał te maile z, ze swojej skrzynki pocztowej w Twojej domenie, w domenie Twojej strony internetowej. I to jest bardzo, bardzo prosta metoda. W panelu hostingowym dodajemy sobie po prostu taką skrzynkę, ustawiamy hasło i przepisujemy potem te dane do, do konfiguracji tej wtyczki do naszego WordPressa. I w tym momencie wszystkie maile, które wysyła WordPress, przechodzą właśnie. Przez tą skrzynkę i są wysyłane przez serwer SMTP naszego hostingodawcy. Tutaj należy zwrócić uwagę, że często te serwery mają limity, więc jeśli chcemy wysyłać większą ilość maili, czy większą ilość maili w krótkim czasie, jeśli mamy powiedzmy sklep i zbliża się np. Black Friday, robimy jakieś duże promocje i jest duża szansa, że w bardzo krótkim okresie będziemy musieli wysłać bardzo dużo maili. Może się pojawić taka sytuacja, że hosting po prostu zablokuje nam możliwość wysyłki maili przez tą skrzynkę, no bo są tam ustawione pewne limity, których w takim naturalnym korzystaniu z maila byś nie przekroczył. No bo ciężko sobie wyobrazić, żeby ręcznie wysłać ze skrzynki na przykład 100, 200, 300 maili w ciągu godziny, tak? Więc tutaj, tutaj te hostingi mają bardzo różne te limity. Jeśli chcesz się zorientować po prostu w, w tych limitach, jak to wygląda u ciebie, najlepiej będzie jeśli albo poszukasz w pomocy technicznej swojego hostingu takich informacji. A jeśli ich tam nie znajdziesz, to zawsze możesz napisać do pomocy technicznej z takim pytaniem, że planujesz większą wysyłkę. I jakie są te limity? To są często limity na godzinę. Na przykład w przeciągu godziny możemy wysłać określoną liczbę maili. I wtedy hosting poinformuje Cię jak to wygląda, i ewentualnie zarekomenduje jakieś rozwiązania. Ostatnio miałem okazję robić wdrożenie takiej wtyczki, która wysyłała informacje po dodaniu komentarza. Po prostu jeśli skomentowałeś dany artykuł na blogu, to na Twojego maila był wysyłany jakiś tam prezent. I właśnie strona była hostowana bodajże w LH.pl. Nie wiedziałem jak tam te limity wyglądają, więc napisałem krótkiego maila do pomocy technicznej. W odpowiedzi dostałem właśnie informację, że owszem, są limity na skrzynce i że jeśli planujemy jakąś większą wysyłkę, no to najlepiej skorzystać z jakichś na przykład zewnętrznych rozwiązań do wysyłki maili. I o takich rozwiązaniach teraz ci opowiem. Są na rynku takie dedykowane usługi do masowej wysyłki e-maili. Przykładowo E-mailLabs.pl czy jakieś zagraniczne Mailgun, Sendgrid, Mandrill to są w uproszczeniu takie serwery SMTP przystosowane do wysyłki bardzo dużej ilości maili. One po prostu zostały stworzone do tego, żeby wysyłać te maile masowo i robić to bardzo szybko. A ja w swoich projektach i w projektach moich klientów korzystam z, po, z polskiego Email Labs. Jest to świetne rozwiązanie, które naprawdę rozwiązuje bardzo dużo problemów i jest też bezproblemowe we wdrożeniu, bo nie wymaga praktycznie żadnych jakichś tam nakładów technicznych, jeśli chodzi o, o implementację, o wdrożenie, bo instalujemy sobie wtyczkę w WordPressie, o której Ci mówiłem, potem zakładamy sobie konto w Email Labs, i w zasadzie jedną rzeczą, którą musimy zrobić, to jest jeszcze dodanie odpowiedniego rekordu w naszych DNS-ach, ale o tym Ci opowiem nieco później. Tam domyślnie, z tego co pamiętam, na dzień dzisiejszy jest 24 tysiące maili miesięcznie do wysłania za darmo, bo to jest usługa komercyjna, usługa płatna. Natomiast 24 tysiące maili miesięcznie jest, jest za darmo, po prostu. Do tego, do tego limitu możesz wysyłać, nie musisz podpinać żadnych kart kredytowych, nic takiego, po prostu rejestrujesz się w tej usłudze i, i praktycznie od razu możesz wysyłać te maile. Rozwiązania takie jak np. E-mail Labs, który tutaj przywołałem w przykładzie, mają przede wszystkim te zalety, że są przystosowane do większej przepustowości, do większego ruchu, jeśli chodzi o wysyłkę tych maili. Cechują się też większą dostarczalnością, bo miałem też taki przykład, że maile wysyłane z systemu do newsletterów z MailChimpa, który też jest dedykowaną usługą do wysyłki maili, w polskich warunkach bardzo często trafiały do spamu i był bardzo duży problem z dostarczalnością, bo po prostu te maile lądowały w spamie i użytkownicy nie mogli ich odczytać. Natomiast po zastosowaniu e-mail labs ta dostarczalność wzrosła i praktycznie była stuprocentowa. To też nie była jakaś bardzo duża grupa, bo, bo tam było tylko kilkaset maili. Natomiast ta, ta dostarczalność, jeśli adres był prawidłowy, to, to wiadomość lądowała zawsze w skrzynce odbiorczej, a nie w spamie. Takie rozwiązania też pozwalają nam monitorować statusy dostarczalności tych maili, czyli jeśli wysyłamy ileś tam maili przez, przez to narzędzie, to w panelu możemy sobie podejrzeć. Jak te maile się zachowywały, czyli czy mamy jakieś takie odbicia twarde, typu że nie ma na przykład takiego adresu e-mailowego i system nie był w stanie dostarczyć tej wiadomości, czy ewentualnie jeśli systemy antyspamowe na serwerze odbiorcy zakwalifikują to jako spam, no to też dostajemy informacje o, o takim statusie, więc tutaj mamy fajnie, bo, bo możemy sobie podejrzeć te statusy, podejrzeć jak to wszystko wygląda, jakby od zaplecza. Mamy też statystyki dostarczalności, otwieralności klikalności maili, bo w Email Labs możemy sobie włączyć taką opcję, że śledzi po prostu kliknięcia użytkowników i otwarcie maili. Czyli te maile, które są powiedzmy na przykład z WooCommerce wysyłane, możemy sobie potem popatrzeć w panelu administracyjnym Email Labs i widzimy, które maile zostały otwarte, które maile zostały kliknięte i tak dalej. No i tutaj generują nam się też raporty, widzimy ile tych maili wychodzi, jakie to są maile. To znaczy tam mamy dostęp tylko do, do tytułów maili, nie mamy dostępu do treści, natomiast widzimy tytuł maila, odbiorcę i, i tam czas wysyłki, status, czy mail został otwarty, czy nie, czy został kliknięty link. To jest też bardzo przydatne narzędzie w sytuacjach takich, gdzie ktoś mówi, że A, do mnie nie dotarł żaden mail, nic nie dostałem i tak dalej. Nie tak dawno miałem problem, z, w zasadzie to mój klient miał problem, że jakiś klient mu zwrócił uwagę, że on nie dostał żadnego maila ze sklepu internetowego, że jakiś tam jest problem z zamówieniem i, i w ogóle, po czym no, ja myślę sprawdzę, jak to wygląda w e-mail labsie. zalogowałem się tam, wylistowałem sobie maile wszystkie, które wyszły do tego klienta i byłem w stanie precyzyjnie podać, o której godzinie Klient takiego maila dostał i, i nawet otworzył i kliknął w link, który tam był zawarty. Więc tutaj jeszcze dostajemy w gratisie, można powiedzieć, takie fajne narzędzie, które, które pozwala nam śledzić te wszystkie aktywności związane z wysyłanymi mailami. Przy wysyłce maili musimy też pamiętać jeszcze o takich dodatkowych mechanizmach zabezpieczających. Opartych na rekordach DNS z naszej domeny. Jest to SPF, DKIM i DMARC. I generalnie SPF to jest taki mechanizm, taki rekord w dns naszej domeny, który mówi, które serwery są autoryzowane do wysyłki e-maili z naszej domeny. Czyli, czyli, jeśli dodajemy sobie tego E-mail labsa i wysyłamy przez niego maile, no to powinniśmy w konfiguracji naszej domeny dopisać w rekordzie SPF informację o tym, że serwery E-mail labs mogą wysyłać maile w naszym imieniu, to znaczy z naszej domeny. Taki rekord konfigurujemy po prostu w naszym panelu, w którym zarządzamy hostingiem, czy, czy po prostu DNS-ami, w zależności jak to. Mamy zorganizowane. Jeśli chodzi o konkrety, jak, jak to wszystko zrobić, jakie wartości tam wpisać, to w notatkach do tego podcastu na maciejkuchnik.pl/łamane przez 002 znajdziesz konkretne linki do stron pomocy technicznej, e-mail labs z instrukcją, jak możesz taki rekord dodać. Kolejnym mechanizmem jest DKIM, czyli taki mechanizm, który. Powoduje to, że wiadomości są podpisywane kluczem prywatnym, a klucz publiczny umieszczamy w konfiguracji naszej domeny. Potem system mailingowy odbiorcy jest w stanie sprawdzić, czy te klucze się zgadzają i jest w stanie zweryfikować poprawność i prawdziwość tej wiadomości, która została wysłana. I demark to jest taki mechanizm, gdzie na poziomie rekordów DNS definiujemy sobie. Jak ma się zachować system przy weryfikacji tych maili? Czyli, jeśli wysyłamy do kogoś maila i jego serwer pocztowy odbierze tego maila i coś tam jest nie w porządku i zostanie to ocenione jako na przykład spam, no to wtedy tutaj definiujemy, w jaki sposób serwer odbiorcy ma się zachować. Czy ma takiego maila wrzucić na przykład do kwarantanny, czy go przyjąć, czy odrzucić. I na tym poziomie możemy sobie o tym decydować. Takim minimum, jeśli chodzi o konfigurację tych rekordów, jest to oczywiście ten rekord SPF. O to zawsze powinniśmy zadbać. Jeśli na przykład wysyłamy maile przez zewnętrzne narzędzie typu Email Labs, no to musimy pamiętać o tym, żeby ten rekord dodać. Jeśli wysyłasz przez skrzynkę stworzoną w swojej domenie, to zwykle o te wszystkie mechanizmy dba już Twój operator hostingowy i to już jest jakby skonfigurowane na starcie, można powiedzieć w pakiecie, więc tutaj nie musisz się już tym przejmować. Teraz pytanie, który sposób wybrać, który sposób będzie odpowiedni dla Ciebie. Jeśli Twój WordPress wysyła maile, tak można powiedzieć przy okazji, właśnie. Jeśli chodzi o jakieś tam zarządzanie użytkownikami, czy jakieś można powiedzieć okazyjne wysyłanie maili, czyli te maile nie są jakieś bardzo kluczowe i, i nie są wysyłane w jakichś dużych ilościach, no to myślę, że ten sposób z skrzynką pocztową na własnym serwerze będzie zupełnie wystarczający i niekoniecznie trzeba tu się pchać jakieś, w jakieś zewnętrzne rozwiązania. Natomiast, jeśli masz na przykład sklep na WooCommerce, czy, czy ten WordPress wysyła tych maili dużo i są one bardzo ważne, tak jak na przykład w przypadku tej wtyczki, którą implementowałem u klienta, która wysyłała maila po skomentowaniu postu na blogu, wysyłała tam jakiś prezent, no to tu mogliśmy się spodziewać już dużej wysyłki maili, dużej ilości tych maili, które zostaną wysłane. Więc tutaj już rekomendowałbym użycie na przykład tego e-maillabs.pl no bo tak jak mówiłem, tam dostajemy jeszcze w pakiecie bardzo dużo dodatkowych narzędzi związanych z raportami, ze statystykami, więc może być to bardzo, bardzo przydatne. W dzisiejszym odcinku podcastu to już wszystko. Jeśli masz jakieś pytania bądź chcesz się podzielić jakimiś uwagami, wejdź na maciejkuchnik.pl łamane przez 002 i tam w komentarzach możemy porozmawiać więcej na ten temat. Zasubskrybuj ten podcast w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!